Ja teraz sobie robię maraton rodziny zastępczej, więc ja cię kojarzę taką, wiesz, taką malutką, jest taka wyrośnięta, trochę dziwnie mi się na ciebie patrzy, ale chciałbym się dowiedzieć, jak ty wspominasz współpracę z Marylą Rodowicz? Fantastycznie. Do tej pory za każdym razem, jak się gdzieś mijamy, widzimy, zdarza się to, co mnie bardzo cieszy od czasu do czasu. To jest relacja przesympatyczna. Maryla ma niesamowitą energię, jest niesamowicie pracowitym człowiekiem i po prostu jest tytanem pracy z mojej perspektywy, więc możliwość spotkania się z kimś, kto jeszcze jest do tego twoim idolem i kogo tak naprawdę od swojego własnego urodzenia obserwowałeś i podziwiałeś, to jest wielka przyjemność i to jest wielki zaszczyt, więc ja tę współpracę wspominam bardzo dobrze. Ona była na planie taką twoją ciocią? Że mogłaś wpaść, się przytulić, pogadać? Jak to Maryla wyglądało? Maryla była na tym planie raczej gościem, ponieważ ona była w roli tak zwanej epizodycznej, gwiazdowskiej oczywiście, ale pojawiała się raz na jakiś czas. Natomiast za każdym razem, jak się pojawiała, wnosiła ze sobą tyle dobrej energii, tyle uśmiechu. Pamiętam do dziś taki moment, w którym po długim dniu zdjęciowym spędzała z nami cały dzień. Zwykle wpadała na scenę i wypadała, bo musiała lecieć na przykład na koncert. Wzięła gitarę do ręki i nagle zaczęła nam grać w salonie. Cała ekipa się zebrała, słuchała jak Maryla śpiewa, skakała po całej scenografii i grała i śpiewała. No to było coś fantastycznego i móc przeżyć to osobiście, no myślę, że niewiele osób może się takimi doświadczeniami pochwalić. A no cóż, no jest carycą polskiej sceny muzycznej absolutnie dla mnie i to się nigdy nie zmieni, więc to są bezcenne wspomnienia. Okej, a wracasz czasem do starych odcinków? Staram się nie. Kurde, ja wracam, ty nie wracasz. A dlaczego nie wracasz? Zdarza się, że zwłaszcza jeżeli w godzinach późnonocnych lubię, jak telewizor do mnie gada, więc mam często włączony telewizor podczas pracy po prostu, żeby był tak zwany szum w tle, kiedy rodzina już śpi, a ja się mogę skupić w końcu tylko i wyłącznie na tym, co mam robocze do zrobienia. To się zdarza, że w którymś momencie ponoszę głowę i mam taki widok z siebie sprzed 25 lat. I to jest dziwne uczucie. Bardzo dziwne. Natomiast no jest to projekt, który ja darzę ogromnym sentymentem i bardzo się cieszę, że do tej pory wzbudza tak ogromną sympatię, bo za każdym razem, kiedy nie wiem, spotkamy się z dziewczynami, udostępnimy z tego wydarzenia zdjęcie albo właśnie spotykam się z kimś, z kim pracowałam przy tym projekcie, płyną same dobre emocje. I szczerze mówiąc, życzę każdemu artyście, żeby w swoim życiu miał chociaż jeden taki projekt, który kumuluje tylko i wyłącznie dobre emocje, bo tak jest właśnie w przypadku rodziny zastępczej. A co ty byś myślała o powrocie na plan? Do rodziny zastępczej? Tak, no. Ja myślę, że to by było, dla mnie to by było fantastyczne przeżycie. Nie wiem, co by pomyśleli o tym widzowie, bo jednak niestety pożegnaliśmy już z tego Westpadołu scenarzystę fantastycznego, absolutnie genialnego, który tworzył ten świat rodziny zastępczej. I nie wiem, czy byłby ktoś gotowy podjąć rękawice, żeby kontynuować to dzieło na tak niesamowicie empatycznym i wysokim poziomie, jak to było robione. Natomiast gdyby był taki pomysł, że mam wejść na plan i tym razem grać na przykład mamę rodziny zastępczej, kontynuować te tradycje, myślę, że to by było absolutnie fantastyczne. Ale no, też mam świadomość tego, że ten projekt byłby trudny do reanimacji, bo jakby mówię, no i skład aktorski, myślę, że to był jeden z najlepiej obsadzonych seriali, w których przyszło mi grać, jeżeli nie najlepiej obsadzonych. Trudno byłoby dorównać do tej poprzeczki, mam tego pełną świadomość, natomiast dla mnie byłoby to na pewno niesamowita, sentymentalna podróż, na którą bym się spisała w ciemno, podejrzewam.